Hej, 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 cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Mertany. Zajmujemy się teraz sprawą zamachu na Volkera. Musimy przepytać wszystkich, którzy mogą być jakimiś tam świadkami tego właśnie zamachu. Ej, ty. O, z tobą nie miałem porozmawiać, ale może coś ciekawego co się dowiem. Piorę, gotuję, sprzątam. Najczęściej to drugie. Ale robię wszystko to, o co mój pan mnie poprosi. Jak ci się pracuje dla Volkera? Jak ci się pracuje dla Volkera? Ją po prostu. O, nie mogłam wymarzyć sobie lepszej pracy. Codziennie nowe wyzwania, nowi goście, nowe potrawy do przyrządzenia. Pewnie płaca też nie jest najgorsza. Nie robię tego dla płacy. To czysta przyjemność pracować dla pana Volkera. To taki uprzejmy i dobry człowiek. Doktorka głosowa ma taką nutę sarkazmu w głosie. Często mam wrażenie, że ona po prostu cały czas kpi sobie. Byłaś w domu w trakcie zamachu na twojego pana? Jestem tu prawie cały czas. W przeciwnym razie, kto gotowałby obiady i sprzątał cały ten bałagan? Widziałaś lub słyszałaś coś nietypowego? Słyszałam krzyki przechodniów, a potem tupot butów. Nic poza tym. Jak już mówiłam, spędzam w tym domu całe dnie. Mówi się trudno. Dzięki za rozmowę. Jeśli jesteś tu, aby pomóc, porozmawiaj z naszym ogrodnikiem Bernardem. On był wtedy na zewnątrz, gdy wydarzył się zamach. Może powie ci coś więcej? Dzięki za informację. Na pewno skorzystam. Hotel nie, Alfred. Słucham cię uważnie. Przysyła mnie Volker. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Ach, naturalnie. Zawsze jestem do usług mojego pana. Jak więc mogę ci pomóc, drogi chłopcze? Co robiłeś w dniu, w którym wydarzył się zamach? Sprzątałem w holu, spisywałem plan zajęć i segregowałem dokumenty. To, co zwykle robię każdego dnia. Mogę zapytać, po co ci ta informacja? Dowódca Roderich przysłał mnie, abym zajął się śledztwem w sprawie zamachu na twojego pana. Kolejni strażnicy. Cóż, nie mnie podważać rozkazy samego dowódcy Straży Miejskiej. Mam tylko nadzieję, że twoja obecność we dworze nie będzie kłopotliwa. Każda pomoc jest jednak cenna. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. No i ci szczerze, ten odcinek też będzie bardzo przegadany. Dlaczego Volker jest nazywany lichwiarzem? Co? Proszę, nie nazywaj go w ten sposób. Nie chciałem go obrazić. Pytam ze względu na śledztwo. Ach, chyba rozumiem. Wierzę, że to krzywdzące określenie pochodzi od ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie ze spłatą pożyczki. Zamiast dziękować Volkerowi za to, że podał im dłoń w ciężkiej sytuacji, wolą oczerniać go i traktować jako winnego. Najgorsze jest jednak to, że ta obelga przechodzi z ust do ust. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że obraża w ten sposób pana Volkera. A jest on człowiekiem wielu talentów. Mądrym, sprawiedliwym i, o czym mało osób wie, zdolnym w szermierce. Gdyby zamachowiec nie był tchórzem i zaatakował z bliska, pan Volker dałby mu radę. Norman, tamten chłopak, Norman, ciągle byłby wśród nas. Czy zamachowiec zostawił coś po sobie? Oto, mój drogi chłopcze, musisz zapytać już swoich kolegów. Strażnicy, którzy przybyli na miejsce zbrodni, od razu zarekwirowali wszystkie przedmioty należące do podejrzanego. Jedyne rzeczy, jakie mam przy sobie, to ulotki, które parę dni przed zamachem rozwiesili na ogrodzeniu przeciwnicy mojego pana. Okej, ja pewnie się przyjrzę. Mogę rzucić okiem na jedną z nich? Możesz ją nawet zatrzymać. Ostrzegam tylko, wylewa się z niej jad i nienawiść wobec lepiej sytuowanych. Nie wiesz może, skąd ci ludzie mieli te ulotki? Zgaduję, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik, bo wciąż można je znaleźć w mieście. Ktoś, czyli zamachowiec. Wątpię, żeby zwykły mieszczanin targnął się na taką cenę. To była grupa ludzi albo ktoś bardzo majętny. Jeśli uważasz je za istotny trop w śledztwie, na twoim miejscu rozejrzałbym się na placach i innych zatłoczonych miejscach. A nuż znajdziesz kogoś, kto je rozprowadza. Przydatna informacja. Czy w ciągu ostatnich kilku dni zauważyłeś coś lub kogoś podejrzanego? Od czasu zamachu mieszkańcy miasta przychodzą tu,
aby popatrzeć na miejsce zbrodni. Wielu spośród nich wygląda podejrzanie, ale żaden nie przykuł mojej ani innych dworzan uwagi. Staramy się pracować tak jak dawniej, znosząc obecność gapiów i strażników. Życie musi toczyć się dalej. Prawda? Opowiedz mi o sobie. Nazywam się Alfred i jestem pokornym szambelanem mojego pana. Od wielu lat służę mu skromną radą i pomagam zarządzać tą przepiękną posiadłością. Mam? Od dawna tu pracujesz? Prawie całe moje życie. Wcześniej służyłem ojcu Volkera, a jako podrostek terminowałem u jego dziadka. Od tamtych czasów jednak wiele się zmieniło. To wszystkie pytania, jakie miałem. Cieszę się, że mogłem pomóc. Dzięki, Alfred. Przeczytajmy tę ulotkę może najpierw, zanim pójdziemy zadawać kolejne pytania. Gdzie ona jest teraz, pytanie? Czy to jest któreś z tych tutaj? Lista mięs? Nie. Czyli ona będzie gdzieś tutaj? Manifest okrętowy. Tak. Masz dość ucisku władzy? Czujesz, że w tym mieście tylko bogaci mają prawo do godnego życia? My czujemy to samo i jest nas naprawdę wielu. Jeśli chcesz usłyszeć więcej o tym, co należy zrobić, by zmienić ten przeklęty ład, szukaj nas w karczmach. Tam nie mogą nic nam zrobić. Mamy prawo do głosu i musimy z niego skorzystać, zanim będzie za późno. Dobra, zamknijcie ryje. Okej. Moment. Bradlocka muszę znaleźć. Skoro podobno to ty zajmujesz się tym śledztwem, to może zacznij od tej cholernej krwi na ścianie. Przy naszej pogodzie śmierdzi tak, że pilnować drzwi się nie da, tak żeby człowieka przypadkiem nie ciągnęło. Przynajmniej ogrodnik będzie mógł spokojnie wyszorować całą ścianę na czysto. Co mam zrobić z tą krwią? Ivy, masz mi coś do powiedzenia? Nie, dobra. Okej. Plama krwi, mam ją zbadać, czy co mam z nią zrobić? Okej, nie wiem, po chuj on mi o niej mówił. Co tu robisz? Pracuję, chłopcze. A na co ci to wygląda? Nie wydajesz się zbyt przejęty faktem, że twój pan prawie zginął. Zamach zamachem. Ale ta ściana sama się nie wyczyści. Rozsądne podejście. Co to za krew na ścianie? Nie mam pojęcia, chłopcze. Moim zmartwieniem jest pozbycie się jej ze ściany, a nie szukanie jej właściciela. Paskudnie śmierdzi. Ale na szczęście jest jeszcze świeża. Przynajmniej sprzątanie nie zajmie mi tak dużo czasu. Wiesz coś o zamachowcu? Narwaniec. Trochę podobny do ciebie. Od tygodni widziałem go, agitującego razem z innymi pod domem mojego pana. Krzyczał, że trafi na bruk i że to wina Volkera. Cóż, tak się dzieje, jak się nie płaci podatków na czas. Podatków? Jakim cudem udało mu się wejść na teren posesji, omijając przy tym wartowników? Obibochów jak już. Pewnie jak zwykle urżnęli się winem w kuchni i zostawili ogród bez ochrony. Szkoda tylko, że później sprzątanie jest na mojej głowie. Byli też inni? Cała masa. Głównie ludzie z portu i obrzeży miasta. O swoje problemy. Obwiniają bogatych. Jestem przekonany, że to pod ich naciskiem gówniarz pociągnął za spust. Okej. Wiesz może, czy Volker ma jakichś wrogów w tym mieście? Wrogów ma pełno, ale nie dziwi mnie to. Wielu chciałoby położyć łapska na jego olbrzymim majątku. A przyjaciół? Z tym jest gorzej. No i bardziej nazwałbym ich partnerami do interesów niż przyjaciółmi. Mój pan bardzo ostrożnie dobiera sobie znajomych. Zwykle woli towarzystwo ksiąg i Alfreda niż kogokolwiek innego. Okay. Kim jest Alfred? To zaufany doradca Volkera. Pracuje z nim, odkąd ten wprowadził się do dworku, a było to jeszcze przed wojną. Osobiście niespecjalnie za nim przepadam, ale widać mój pan bardzo ceni sobie jego rady. Okej. Okay. Dzięki za rozmowę, ale muszę już iść. Na razie, mały. Dobra, ale mam wrażenie, że jeszcze z kimś... A nie, czekajcie. O, zbierz krew. Mój mąż uważa inaczej. Po co? Do ekspertyzy, kurwa? Widzę, że już zdążyłaś sobie pobrudzić ręce krwią. Kilka podobnych malunków z krwi pojawiło się też w Starym Mieście. Daj mi fiolkę. Sprawdzę, czy to ta sama krew. Może pomoże nam to ustalić jakieś fakty na temat zamachu. Q.
kurwa mać. Czy ja chcę jej zaufać? To jest moje pytanie teraz. Ona też pracuje niby dla Volkera, ale z drugiej strony jest tak podejrzana i nie mam pojęcia skąd ona jest i co on to robi. Z trzeciej strony jestem kurwa bardzo łatwowierny. Na tyle bardzo, że chyba ją dam. Jasne, trzymaj. Gdy tylko będziesz coś wiedziała, to daj mi znać. Spokojnie, chłopcze. Nie tylko tobie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Sama trochę się obracam przy Volkerze i wolałabym, żeby następny bełt nie trafił prosto w moje serce. Mogę zabrać drugą fiolkę? Nie. Jestem ciekaw, czy dobrze zrobiłem, że ją dałem. Dobra, chwila, bo ja tutaj był chyba jeszcze jeden typ, który mogłem pokazać. Moment. To jest... Alfred. Ochroniarz? To jest Ewa. Nie mam co gadać. Nic ciekawego mi nie powie. Ale wydaje mi się, że kogoś tutaj pominąłem. Że ktoś to jeszcze był, z kim mogłem porozmawiać. Albo nie. Bo to był Alfred, który tutaj stał wcześniej na górze. Może rzeczywiście to był Alfred. Dobra, chodźmy do tego tutaj przywódcy tych strażników Volkera. I z nim pogadajmy. Nie wiem, jak on miał na imię. Braddock, Brandon. Bradlock. Byłem blisko. Podobno w czasie zamachu byłeś na terenie dworu. Co możesz mi powiedzieć o tamtym wydarzeniu? Dlaczego myślisz, że chciałbym z tobą o tym gadać? Twój szef powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Poza tym jestem tu, żeby pomóc. Byłem tam, gdzie zawsze. Przy Volkerze. Najwyraźniej nie byłeś zbyt blisko niego. Niewiele brakowało, a twój szef by zginął. Nie kpij ze mnie, gnojku. Nie odstępowałem go na krok. A jednak jakimś cudem zamach się wydarzył. Ten, kto zaatakował mojego szefa, nie był byle obwiesiem ze slumsów. Większość ludzi myśli inaczej. Większość ludzi to idioci. Widziałem, jak się poruszał. Gość wyraźnie przyszedł tu w jednym celu. Gdyby ten smarkacz nie znalazł się na linii strzału, parę dni temu odebrałby swoją ostatnią wypłatę. Opowiedz mi o tym chłopaku. Nazywał się Norman. Wyrostek był mniej więcej w twoim wieku. Niedawno się tu przybłąkał. Przybłąkał? Jeden z naszych zaoferował mu pracę u Volkera, a że ten spełniał wymogi, szef zgodził się wziąć go na okres próbny. Nie było jednak z niego dużego pożytku. Próbowałem nauczyć go walczyć, ale gówniarz tylko zmarnował mój czas. Przynajmniej nieźle spisywał się jako nosiwoda. I żywa tarcza. Nie da się ukryć. Macie przy sobie grot? A po cholerę ci grot? Może powie nam więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Pewnie już dawno strażnicy się go pozbyli, a jeśli nie, to znajdziesz go na cmentarzu, 2 metry pod ziemią, w ciele tego smarkacza. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Teraz zostaw mnie w spokoju. Nie jesteś zbyt kooperatywny, muszę ci powiedzieć. Dobra, teraz co? Teraz ty mi może ci powiesz. Mam pytanie w sprawie zamachu. O co chodzi? Nie wiesz przypadkiem, co się stało z bełtem, od którego zginął ten chłopak? Pewnie trzymają go, razem z zarekwirowanym dobytkiem zamachowca. Tak w ogóle, to na co ci on? Może zostały na nim jakieś ślady? Lub jego wygląd powiedziałby nam coś więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec? Bełt to bełt. Na cholerę drążyć temat. Na co tak się gapisz? Wiem, wiem. Przysłali cię, żebyś rozwiązał to śledztwo. A ja nie będę ci go utrudniać. Pogadaj z chłopakami w lochu, a w szczególności z Logarem. Jeśli ktoś coś wie, to z pewnością jest to on. Okej, dzięki za informację. Czy ja mogę tutaj łowić ryby? No tak, mogę tu łowić ryby. Okej, kolejny cel. Skoczymy sobie do koszar. Nie, tu jest stare miasto. Hola. Dobra, mordo. Cicho tam. Idź fuj. Ja po prostu pomyliłem drogę. Muszę tutaj cofnąć i pójść prawą stroną tak, żeby wleźć pod górę, a potem po moście do koszar. A potem do lochów. I zobaczymy, czy ten faktycznie, któryś z tych strażników będzie mi w stanie udzielić jakieś konkretne informacje. Bo póki co, to nikt mi się tutaj nie przydał za bardzo. I też trzeba sprawdzić te ulotki. A one po prostu trzeba pójść na jakiś, do jakiegoś miejsca w mieście, gdzie jest dużo ludzi i tam się zainteresować. Ale zanim to sobie skoczę tutaj na górę. I sobie przekimam, żeby nie biegać po nocy, bo nie lubię. Powtarzam to za każdym razem, jak się noc robi, ale no, taka prawda. Nie chcę wyciągać broni, schowaj broń. Loch w tę stronę. Neir. Niech żyje król.
Wy chyba też awansujecie, nie? Niech żyje! Odmaszerowa. Tak mi się wydaje, że jak tutaj ostatnio będą byli jeszcze tak... Nie, chwila, nie. Przecież ja z nimi miałem ten... pasowanie. Zamachowiec miał coś przy sobie? Z tego co pamiętam, to niewiele. Głównie jakieś śmieci. Zarekwirowaliście bełt, którym zastrzelił tego chłopaka? Bełt? Jaki bełt? Czyli nie macie go. Ja tam żadnego bełtu nie widziałem. Skoro go zastrzelił, to na twoim miejscu szukałbym go w ciele tego dzieciaka. To jest istotna poszlaka, kurwa. Kim wy jesteście, że... Na chuj wam w dupę. A inny jakiś strażnik miejski tutaj nie ma mi... Nie... Nie... Czego chcesz? Czego? Gdzie siedzi zamachowiec? Korytarz na lewo, od wejścia, trzecia cel. Dzięki. Dobra, to już go namierzyłem wcześniej. A któż to? Kolejny wielbiciel? Pewnie chcesz posłuchać o tym, jak strzeliłem do tego kundla. Oczywiście, dla każdego znajdę chwilę mojego czasu. W końcu nigdzie się nie wybieram. Twierdzisz, że to ty stoisz za zamachem? A któż by inny? Który z mieszkańców tego sparszywiałego miasta wykazałby się na tyle dużą śmiałością, żeby strzelić do samego lichwiarza? I to w biały dzień, tak, panie i panowie? Tego dokonać mógł tylko Ars. Co ty masz? Co pojebało cię chyba? Co chcesz wiedzieć? Co ci właściwie z tego przyszło? Volker ma się dobrze, a ty trafiłeś za kratki. Do czasu. Miasto pamięta. Tylko patrzeć, aż ludzie powstaną, a wtedy poleje się krew. Mhm. Czyja krew się poleje? Krew tych wszystkich bogatych drani, że będą błagać o litość, gdy lud już wyrwie władzę z ich chciwych łap. Jesteś pierdolę, panie komunisto. O nie, mój drogi. Jestem głosem ludu. A moje imię kiedyś przyozdabiać będzie pomniki. Chła, 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 chła. To o to ci chodziło? O wywołanie chaosu i końca bezpieczeństwa na wyspie? Chaos? Chaos nie jest końcem, a początkiem. Początkiem czegoś nowego i dobrego. Czegoś słusznego. Nie, myślę, chaos to chaos. Wielu w tym mieście nie podziela twojego zdania. Pewnie nie. Ale zdziwiłbyś się za to, ilu myśli podobnie. W tych czasach, jeśli chcesz coś zmienić, musisz to sobie wywalczyć. Fundamenty już zostały położone. Teraz tylko patrzeć na ruch ze strony innych. Co ty pierdolisz, kolego? Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Lichwiarz to szkodnik. Perszywy chrząszcz w ludzkiej skórze. Wrobił mojego ojca, a potem mnie. Wrobił? Wiedział, że dwoje się i troje, żeby spłacić jego dług. Ale ten dusigrosz za nic miał ludzką krzywdę. Wszystkich traktował tak samo. Jak narzędzia. Dług w końcu przeszedłby na mnie, a wtedy trafiłbym na bruk. Gdyby nie ten ochroniarz, gnida dostałaby to, na co zasłużyła. Opowiedz mi o tamtym dniu. To było rano? Nie, południe. A może wczesne popołudnie? Lichwiarz wyszedł przed dwór rozprostować kości. Może pójść do łaźni? Przejdź do rzeczy. Zaczaiłem się w pobliżu ogrodu, wyciągnąłem z zapazuchy kuszę i strzeliłem do tego ludzkiego śmiecia. I wiesz, co ci powiem? Każdy zdrowo myślący człowiek zrobiłby na moim miejscu dokładnie to samo. Sprawy jednak nie potoczyły się tak, jak planowałeś. Byłem świadomy ryzyka, ale zrobiłem swoje. Gościu, ty, co ty pierdolisz? Nawet nie wiesz, kiedy go... Dzięki, niech będą Adanosowi. Dupek się w końcu zamknął. Masz na myśli Arsa? A ktoś inny drze mordę jak nawiedzony? Jest tutaj od niedawna, a już wszyscy mają go dość. Nawet czerwoni. Cóż, musiałem z nim pogadać. Osip z tej strony. Marvin. Podsłuchałem tę waszą gadkę. I? Facet każdemu wciska tą samą historyjkę. Twierdzisz, że to nie Ars stoi za zamachem? Tego nie wiem. Znam jednak kogoś, kto mógłby wiedzieć. Kto to taki? Nie tak prędko, kolego. Wszystko... Po co ci złoto w więzieniu? Nie obchodzi mnie złoto. Moje dni są policzone.
Jeśli mnie nie zetną, to trafię do kolonii. Zanim jedno albo drugie nastąpi, chciałbym zetrzeć z pyska Guido ten jego żałosny uśmieszek. Jak mam to zrobić? Normalnie prosiłbym o to któregoś z najemników, ale widzę po tobie, że nie jesteś zwykłym pieskiem Rodericha. Masz własny rozum, a to rzadkie u czerwonych. Gnida lubi sobie wypić. W ciągu dnia obala kilka butelek gorzałki, a to nie mała sztuka. Przynieś mi coś, po czym facet zamknie się w latrynie na parę dobrych godzin. Co? Gdzie mam szukać takiego specyfiku? Nie mam pojęcia. U aptekarki, alchemika. To ty stoisz po tej lepszej stronie krat. Wymyśl coś. Okej, czyli to mamy tutaj kolejne zadanie. Z tobą nie mam co gadać chyba. Czyli muszę załatwić mu coś, co sprawi, że Guido dotknie niewidzialna ręka przeczyszczenia. No to najprościej byłoby chyba pójść do alchemika albo zielarki właśnie, tak jak on wspominał. I tam czegoś poszukać, ale. Zajrzyjmy sobie może na plac targowy najpierw. Może dowiemy się czegoś o tych ulotkach przy okazji, a jak już jestem w okolicy, to przy okazji skorzystam z tego. A w sumie tutaj też jest alchemik, więc można byłoby też... Czy nie, to nie jest alchemik, to jest ten... Mamki. Nie wiem jak go nazwać. Medyk? Może być chyba. Tutaj nic nie masz ciekawego. Gorszy dzień? Gorszy dzień. Dzień jak co dzień, ale po prawdzie to nigdy nie chciałem być golibrodem. Chciałem być drwalem. Drwalem? Tak, drwalem. Skakać z pnia na pień majestatycznych modrzeli, gdy te z hukiem spływają do morza srebrną rzeką. Zamiast chodzić przytew i menzurek, zapach świeżo ściętych jodeł, potężnych sosen, dreszczek czekającej za zakrętem przygody. A u mojego boku moja wierna siekiera. Ty masz kurwa za romantyczne siekiera. Wyobrażenie drwala. What? Wybacz, trochę się zapędziłem. Gdybym został ranny i przypadkiem trafił do ciebie, wyświadcz mi przysługę i przypomnij mi o tym. Co? Okej, nieważne. Czyli to nie jest alchemik, to mnie oszukał szyld. Co to jest napisane na tym szyldzie? Pracownia Cyrulika. No właśnie, Cyrulik. No okej. Spoko. Zobaczmy, czy tutaj na tym targowisku nikt nie rozdaje jakichś ulotek, czy coś. Nie wbija ulotek. Czy ktoś coś widział? Ktoś coś słyszał? Nie bardzo widzę. Dzisiaj właściwie to nie bardzo właśnie nie widzę. Ciężko stwierdzić. Nic tu nie ma, więc jakby... Dzięki niezwykłej czujności i odwadze jednego... Nie, no nie ma tu nic. W sensie nie widzę tutaj nikogo, kto miałby jakiś tutaj... coś szczególnie podejrzanego robił. Ale znalazłem kolejną pracownię alchemika, tylko nie wiem, gdzie jest alchemik sam sobie. Na górze pewnie, jak znam życie. O właśnie, dzień dobry, Herszlik. Słuchaj. No. Potrzebuję specyfiku na trawienie. Czy ja ci wyglądam jak wioskowy uzdrowiciel? Zajmuję się tu poważnymi, alchemicznymi eksperymentami. Idź do Ramchy i Fathy z siostrzanego kociołka. One lubią brudzić swoją aparaturę i marnować czas na takie błahe mikstury. Dzięki. Tak właśnie sądziłem, że one będą najlepszym tutaj wyborem, żeby się do nich udać, ale one są w pobliżu portu, więc... Póki co, chociaż w sumie z drugiej strony może najlepiej będzie właśnie w tamtą stronę pójść. A jeszcze co mam zrobić z tym tropem grotu? Chwila. Muszę udać się na cmentarz. A gdzie jest kurwa cmentarz? Teraz jest moje zasadnicze pytanie. To nie jest cmentarz, nie? Nie, to nie jest cmentarz. Gdzie jest cmentarz w tym pieprzonym mieście? W sumie to nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest tutaj cmentarz. Dobra, może znajdę, jak będę biegał po prostu. Jakoś nigdy nie zwracałem uwagi na to, żeby po prostu patrzeć, gdzie jest cmentarz. W ogóle zwracać uwagę na cmentarz. Czy cmentarz nie powinien być poza miastem w sumie? Ze względu na... chociaż w sumie nie wiem. Ciężko stwierdzić. Dobra, chodźmy w stronę portu w takim razie. Wydaje mi się, że największa szansa, że znajdę jakieś tam ulotki, które ktoś rozwiesza, to właśnie będzie w porcie. Przez to, że tam jest teraz dużo ludzi, a poza tym, no...
tam najprościej po prostu coś ukryć. Chciałem dla Garda jakieś z tej informacji, gdzie mógłby pójść. Nie, chciałem zaproponować mu miejsce, nie chciałem wychodzić, był przypadek. Nie mam żadnego pomysłu, dobra, to nie spierdala. Okej. Zobaczmy, jak tutaj w tym porcie teraz sprawy się mają. Z tego, co mi się wydaje, powinno być tutaj teraz dużo więcej ludzi. I chyba też tak jest. Tam pierdoli Volker. Będzie Volker, pracownicy Volkera. Opiekun slumsów, ty mi coś powiesz? Nichuja. Wypierdalaj. Tu raczej wątpię, żebym coś w dzielnicy biedoty znalazł. Co to jest? Plaga chrząszczy. Okej. Okay. Wątpię, żebym w dzielnicy biedoty coś znalazł, ale warto zawsze spróbować. No już tutaj ktoś będzie chodził, rozdawał lotki jakieś reakcjonistyczne. Warto sprawdzić, czy to jest opiekun slumsów? Nie, to jest jakiś zwykły biedak. Biedaku, nawet złota nie masz. Obywatel. Wszyscy się ze mną oglądają, jak za chorym zakaźnie. No nie, no nic tutaj nie ma ciekawego. Pamiętasz nas? Bo my ciebie tak. Ziemeczki, co wy kurwa sobie myślicie? Co to miało być, koledzy? No weźcie wy trochę kurwa wyobraźni. I co? I teraz, no wstawaj kurwa, chcę z tobą porozmawiać. No wstawaj. Nie ma leżenia. Nie ma czego plądrować. Chcę pogadać i zaśmieć cię w twarz. Śmieciu. Co ty kurwa sobie myślałeś? Że co, że mi wpierdolisz? Jesteś bardziej kurwa głupi niż wyglądasz. Jesteście, wszyscy trzej. Ja pierdolę. Za głąby. O Bor, może ty coś słyszałeś? Nie, gówno słyszałeś. Biedak, uchodźca. Faktycznie dużo tutaj tych... Tych... biedaków. Tu jest jakiś placek, nie? Biedna wdowa. Jest ten placek, ale na tym placyku niewiele jest. Może przy samej przystani coś będzie ciekawego do odkrycia. Nie wiem dokładnie, gdzie mam szukać tych ulotek. Mam gdzieś... Co to jest strażnik miejski, który pilnuje straganu? Okej. Nie mam pytań. Rozejrzę się z nimi w zatłoczonych miejscach. Okej. No to bardziej zatłoczonego miejsca niż port obecnie chyba tutaj nie ma nigdzie, nie? Wejdź, ty może coś słyszałeś, widziałeś? Nie. Nie wygląda mi na to. Chyba, że trzeba porozmawiać z jakimiś tymi biedakami i oni mi dadzą informację na temat tego. Wracaj do swoich zadań. Okej. Okej. To się pierdolcie wszyscy na ryj. Intrygujące. Tu jest zatłoczone miejsce dosyć. Czy zatłoczonym miejscem można nazwać Zamtus? Pewnie by można było, ale akurat nie jest zatłoczone. Gamal mi raczej nic nie powie ciekawego. Vlada? Też nie za bardzo chyba. Pieter? Też chyba niezbyt. Okej. Mogę jeszcze zajrzeć do karczmy Helgi. Może tam się czegoś dowiem. Helga też sprzedaje informacje, więc może... Chociaż w sumie czekajcie. To jest... Agitator tam był. Kurwa, szybko. Tu jesteś. Gnoju. Stój, śmieciu. Dobrze, myślałem, że właśnie w karczmie Helgi coś znajdę. Najlepsze. Nie, wypierdalaj, kurtyzano. Panie agitatorze, proszę się zatrzymać i porozmawiać ze mną. Nie będę cię ścigał cały dzień. Się zatrzymasz gdzieś, czy tak będziesz biegł przed siebie, aż nic się nie zmęczysz? Nie, pewnie się gdzieś zatrzyma, bo nie mogę go zaczepić po prostu. Hej. Nie. Wypierdalaj, strażniku miejski. Jestem w pogoni za podejrzanym. Właściwie nie za podejrzanym, tylko po prostu za gościem, który drze ryja na ulicy. Na szczęście mam tę akrobatykę i jestem w stanie go dogonić. Gdzie ty się zatrzymasz, gnojku? Biegniesz do gildii kupieckiej? Nie. Biegniesz tutaj w bok? Wypierdalaj! Nie. Gdzie on pobiegł? Przed siebie? Tak, tu jest, dobra. Ej, ty! Mam cię! Czego ty chcesz? Kto ci dał te broszury? Gadaj, tylko tym razem bez krętactw. Ludlow.
To był Ludlow. Ludlow? Inny mówca. Gdzie on jest? W porcie, za stocznią. Pięknie, dziękuję. Teraz... Zjeżdżaj stąd. Jeśli jest... oczywiście. Sorry, nie wiem, czy odpowiadam. Zjeżdżaj stąd. Okej, to mamy tutaj przynajmniej jakąś informację, więc chodźmy teraz z powrotem do portu. Mnie ten gościu wyciągnął na drugi koniec miasta, ale w sumie nie. Zakończymy sobie ten odcinek. Tu mamy 30 minut, także idealnie, żeby zakończyć. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie zostawienie łapki w górę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!